Proszę pana, sytuacja wygląda w ten sposób. Po, tak jak mówił pan prezydent, po doświadczeniach z Expo International władze miasta Łodzi podjęły wyzwanie związane z wystawą ogrodniczą, bo tak się nazywa ta inicjatywa. Ona może uzyskać status wystawy ogrodniczej typu A1 i wtedy uzyska miano wystawy Expo. No, trzeciego mniej więcej poziomu tych wystaw Expo, które znamy na świecie. Są wielkie wystawy Expo, jest wystawa Expo International, ta, o którą aplikowaliśmy jako rząd polski z miastem Łodzi. No i później są różne inne tematyczne, w tym wypadku ta wystawa ogrodnicza Expo. Mówię o tym dlatego, żeby opinia publiczna dobrze rozumiała rangę imprezy, o której mówimy. To jest z punktu widzenia Międzynarodowego Biura Wystaw i tych wystaw Expo ranga, to źle po polsku brzmi, trzeciorzędna, ale tak to jest. To jest trzeci poziom tych wystaw. Z tym, co się łączy, no, z wielkością także oddziaływania wizerunkowego, z ilością osób, które taką wystawę będą odwiedzały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bym chciał wrócić, zachęcony trochę wystąpieniem pana prezydenta, do kilku spraw szerszych, a później jeszcze wrócę do tego przedsięwzięcia. To prawda, że my reprezentuję polski rząd razem z miastem Łódź bardzo się zaangażowaliśmy w przygotowywanie tej aplikacji i aspirowaliśmy o organizację wystawy Expo International. I mamy z tego procesu wspólnej pracy bardzo pozytywne doświadczenia. To był taki wyjątkowy przykład dobrej współpracy dwóch ważnych podmiotów pochodzących czy sformowanych przez odmienne opcje polityczne. To nam nie przeszkadzało dla dobra Polski, dla dobra Łodzi. Walczyliśmy o Expo International. Doświadczenia są pozytywne, zakończone porażką. Porażką i rozczarowaniem, ponieważ jak wszyscy wiemy, a jeżeli opinia publiczna o tym nie wie, to przypominam, ta porażka była spowodowana tym, że nie zostaliśmy wsparci przez kraje europejskie. W tej aplikacji przegraliśmy o 6 głosów, zabrakło nam kilku głosów krajów europejskich, które nie zdecydowały się poprzeć Polski i Łodzi. Nie wiem z jakich powodów, można domniemywać w tej kwestii. Niestety także nie zostaliśmy poparci przez polskich reprezentantów w ciałach europejskich. Unia Europejska, także pan przewodniczący Donald Tusk, nie zechcieli poprzeć wtedy naszej aplikacji i Polska przegrała. Tracąc szansę, Łódź straciła wielkie szanse rozwojowe, straciliśmy także co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowanych w przygotowania do tej imprezy. W związku z tym doświadczenia polityczne z tej sytuacji są bardzo rozczarowujące. I ja, jak słusznie pan powiedział, pan prezydent, od początku byłem zwolennikiem Expo International w Łodzi. Ten program, ten projekt był bardzo ciekawy, była to na pewno najlepsza propozycja, pan prezydent poprze, no, bezkonkurencyjna moim zdaniem merytorycznie. Wśród naszych konkurentów byliśmy najlepiej przygotowani i udało mi się także przekonać moich kolegów z Rady Ministrów, żeby to poprzeć i myśmy to w pełni popierali. Muszę powiedzieć, Ministerstwo Rozwoju naprawdę bardzo wiele zrobiło także i wspólnie z miastem Łódź i z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wieloma innymi naszymi agendami rządowymi, bo to rząd polski jest partnerem. Walczyliśmy o Expo International ze skutkiem rozczarowującym. Mówię o tym dlatego, że taki jest kontekst polityczny naszych doświadczeń z Expo łódzkim.
I tak należy także troszeczkę patrzeć na kontekst obecnej inicjatywy. Ona jest w mojej ocenie znacznie słabsza. To jest ranga wystawy jest znacznie niższa i merytorycznie jest to wystawa znacznie bardziej dyskusyjnie, czy też ma więcej znaków zapytania. No, ja nie chcę używać jakichś ostrych słów, bo wciąż debatujemy przecież. Program czy projekt jest moim zdaniem, według tego co czytałem, według tego tych materiałów, które do mnie dotarły, jest mniej atrakcyjny niż tamten projekt. To ma oczywiście swoje konsekwencje w kontekście zaangażowania i poparcia rządu. Na czym polega poparcie rządu? Żeby uzyskać, jeszcze raz mówię, status EXPO, a nie wystawy ogrodniczej, musi być poparcie rządu. A poparcie rządu to także gwarancja zaangażowania finansowego. No i tutaj jest następny etap. My jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że projekt jest dyskusyjny, nie znamy jego szczegółów, nie mamy kosztorysu, wiem, że studium wykonalności zamówione przez miasto, opracowywane przez znaną firmę konsultingową, zdaje się tą samą, która wykonywała podobne przygotowania, podobny projekt dla poprzedniej aplikacji, a mamy jako polski rząd podjąć zobowiązania to przede wszystkim jednak finansowe. Więc po rozczarowujących politycznie doświadczeniach poprzedniej sytuacji, to nie dotyczy miasta Łodzi, jeszcze raz powiem, że tutaj byliśmy, nie mam żadnych zastrzeżeń, to było pozytywne doświadczenie współpracy z wielu stron, ale politycznie cały projekt był rozczarowujący. Mamy sytuację taką, że mamy kupować kota w worku. My nie wiemy, co jest w środku tego programu, projektu. Słyszymy o protestach społecznych. Koncepcja jest opisywana, oczywiście opisać można wszystko, bardzo pozytywnie i wielorakie korzyści są wskazywane. Natomiast gdy przyglądamy się bliżej temu projektowi, to mamy szereg pytań. A przede wszystkim wątpliwa jest kwestia korzyści ekonomicznych, czy też tego, że rząd polski musi poczynić pewne zobowiązania finansowe, jeżeli by chciał poprzeć ten projekt. Natomiast efekt ekonomiczny jest bliżej nieznany. Także nie wiem, jaki jest efekt ostatecznie, czy miałby być efekt społeczny, ekologiczny, jakkolwiek go nazwiemy. No do ekologii mnie osobiście nikt nie musi przekonywać. Tutaj na sali siedzą różni weterani ruchu ekologicznego w Polsce. To my się znamy od lat kilkudziesięciu już chyba. Co do jabłek, panie prezydencie, jak najbardziej popieramy polskie jabłka. Dwukrotnie rozmawiałem z premierem Indii, żeby obalić bariery polskiego handlu jabłkami w Indiach i udało nam się to zrobić, więc nasi ogrodnicy tutaj z Poskierniewic i z całej Polski trochę pewnie na tym korzystają, bo w tej chwili polskie jabłka ten wielki rynek zalewają, a chodziło tam po prostu o zmianę prawa. Pan premier Indii był władny i uprzejmy to zrobić i zmniejszył restrykcje, jeżeli chodzi o bariery niecelne, a bariery głównie związane z formą przechowywania tychże jabłek. Więc jak najbardziej popieramy oczywiście takie rzeczy jak wystawy ogrodnicze i jak ekologię, tylko mamy wątpliwości merytoryczne do projektu, a nie wiemy także dokładnie, jakie miało być zaangażowanie finansowe i jakie skutki tego zaangażowania finansowego miałyby być. No, czyli dwie najważniejsze rzeczy są nieznane z punktu widzenia rządu, który miałby ten projekt poprzeć. Nieznana jest kwestia merytoryczna, w tym także kwestia oddziaływań ekologicznych, bo mnie niepokoją opinie, że projekt w zasadzie ogranicza się do rewitalizacji istniejących już parków, do jednak wycięcia także drzew czy jakiejś roślinności, żeby można było zbudować. Jeżeli mówię nieprawdę, to proszę mnie sprostować, ale takie informacje posiadam, żeby zbudować
te najróżniejsze pawilony. Nie bardzo widzę możliwość komercjalizacji później tego projektu, bo ekologię na ogół trudno skomercjalizować. To jest efekt raczej nie komercjalizacyjny, tylko efekt długofalowych zmian kulturowych bardzo pozytywnych, jeżeli się dobrze inwestuje w ekologię. Cieszę się, że miasto widocznie pod wpływem właśnie tych debat wprowadza do programu tą koncepcję błękitno-zielonej sieci, ale nie wiem, jak to ma faktycznie realnie być zrobione, no bo był projekt raczej inny. No, teraz rozumiem, że jest jakieś włączenie tego. To na pewno jest wyjście naprzeciw, bo na zdrowy rozsądek. No, fajnie by było włączyć te rzeczy, które nie są włączone do tkanki miejskiej ekologicznej poprzez właśnie tą sieć czy te pasy błękitno-zielone, niż inwestować w zieleń, która już istnieje. Ona może nie jest taka, jakbyśmy chcieli i tak dalej, ale pewnie no, na tym polega tu różnica programowa. Niejasne są kwestie infrastruktury komunikacyjnej. Wiem, że są protesty przeciwko zmianom komunikacyjnym związanym z tym projektem. Jeżeli ten projekt miałby wywoływać protesty społeczne i jakieś kontrowersje tego typu, no to jego walory ekologiczno-społeczne są także pod znakiem zapytania. No ja chciałbym mieć jasność, chciałbym mieć pewność, że ono merytorycznie jest tak dobre jak ten poprzedni. No dobrze, jestem w stanie zaakceptować, że to nie będzie taki walor wizerunkowo-ekonomiczny i rozwojowy jak tej poprzedniej wystawy, no bo to jest wystawa mniejszej rangi, ale muszę mieć jasność merytoryczną, no i muszę mieć także jasność finansową. Jeszcze raz to powtarzam, te dwa podstawowe argumenty. No, jeżeli rząd polski ma się w to angażować, ja mam przekonywać swoich kolegów w Radzie Ministrów, że warto Łodzi pomóc, no bo to znaczy też wspólnie z Łodzią, no to tak bym raczej rozumiał, prawda, być partnerem w tym projekcie, no to muszę mieć mocne argumenty na rzecz tego typu działań. Na razie tych argumentów nie posiadam. Być może dzisiejsza debata jakoś przybliży nas do rozwiązania w tej kwestii. Ja nic nie przesądzam, natomiast nie ukrywam, że w tej chwili jestem wobec tego projektu, który przedstawiało do dzisiejszego dnia miasto, bo nie wiedziałem, że na przykład jest próba włączenia tej błękitno-zielonej sieci do programu, jestem, czy byłem krytyczny. To tyle na razie. Kilka wątków. Co rząd robi dla Łodzi? Pan jest mieszkańcem Łodzi. Świetnie, to ja pana uświadomię. 260 milionów w ostatnich 3 latach na 10 projektów europejskich i rządowych w obszarze kultury. Choć jeden jest zagrożony z winy miasta Łódź. EC1 jest zagrożony z winy miasta Łódź, ale to już między nami kwestia. 10 projektów, najwięcej w Polsce, jeżeli chodzi o kulturę. 450 milionów, Uniwersytet Medyczny, największa inwestycja w tej dziedzinie. Tunel średnicowy, który ruszył, budowa się toczy, a była zatrzymana. S14 też jest przygotowywana, jak Państwo wiecie. Około 20 milionów rocznie na różne projekty z dziedziny kultury, z ochrony zabytków. To jest mój resort i za to mogę odpowiadać i o tym mogę powiedzieć. Dwie nowe instytucje kultury wzięte na współprowadzenie tak zwane, czyli wsparcie funkcjonowania. Przedtem Łódź była faktycznie wyjątkiem na mapie Polski, ponieważ tylko jedna instytucja była współprowadzona. Tuż przed zmianą rządu także druga była. Mówię o Muzeum Sztuki i właśnie o Narodowym Centrum Kultury Filmowej, które od niedawna jest współprowadzone. Teraz jest także Teatr Muzyczny Filharmonia Łódzka. Więc to są przykłady tego, co rząd w ostatnich latach zrobił dla Łodzi, jeżeli w ogóle używamy takiego języka. Tak rząd myśli o Łodzi, ponieważ Łódź faktycznie jest w jakimś sensie, tu użyć odpowiedniego słowa, odczuwa pewne konsekwencje polskiej transformacji. W 1989 roku, mówiąc delikatnie, przypominam, że to nieobecna opcja polityczna kierowała Polską przez
większość tych lat, kiedy Łódź odczuwała te konsekwencje. Trzecia Rzeczpospolita to raczej nie moja opcja polityczna, generalnie rzecz biorąc. Więc ktoś spowodował taki rozwój Polski, że Łódź stała się, mówiąc delikatnie bardzo, konsekwencją tego rozwoju, w sensie negatywnym. My, starając się rozwijać Polskę równomiernie, także przesuwamy inwestycje, ja tu kilka przykładów podałem. Także rząd polski, o tym żeśmy już mówili, zaangażował się w pełni w poparcie Expo International, tego projektu, który wydało nam się merytorycznie sensowny. Finansowo on był ryzykowny, no ale żeby osiągać takie efekty, jakie chodziło przy tym projekcie, to żeśmy się w to zaangażowali. Łącznie nas kosztowało, myślę, miasto i rząd, no to grubo ponad 20 milionów. Ja nie pamiętam, ile wyście stracili na tym projekcie. Rząd polski stracił kilkanaście milionów. Słucham? Nic nie straciliście. Nie, no rozumiem, że pan prezydent opiera tą swoją opinię na korzyściach wizerunkowych. Zyskach w tej dziedzinie najprawdopodobniej. Ja z punktu widzenia, ja tego nie widzę, znaczy nie jestem w stanie ocenić to merytorycznie, więc nie będę wchodził w tą decyzję, natomiast z punktu widzenia czystych pieniędzy, które zostały wydane, to oczywiście to nasze zaangażowanie niestety nie przyniosło efektu. I jeszcze raz wracam do podstawowych kwestii. A jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, bo tu pani użyła określenia, że komercjalizacja ekologii. Myślę, żeśmy się nie zrozumieli. Ekologia oczywiście ma bardzo pozytywne skutki społeczne, kulturowe, natomiast jest często wykorzystywana w sposób taki, no, nie do końca rzetelny dla zysków czysto ekonomicznych. Natomiast ja miałem na myśli głównie to, że tego rodzaju projekty duże niosą ze sobą ryzyka prostej komercjalizacji. No, były takie przykłady podawane, prawda? Teren, który był terenem wystawowym, idzie później gdzie? Gdzie najłatwiej skomercjalizować jest teren miejski? Dla kogo? Dla deweloperów oczywiście. I wtedy będziemy mieli deweloperkę w pięknym terenie zielonym zamiast terenu zielonego, który tam powinien być. To są kwestie takich wyborów. Oczywiście, że ludzie, którzy będą mieszkali w tej dzielnicy, będą mieli zysk ekologiczny, będą mieszkali w środku parku na przykład, ale nie wiem, czy z punktu widzenia racjonalnej polityki przestrzennej w mieście jest to sensowne. Nie wiem, znak zapytania stawiam. Takie zagrożenia są, tym bardziej, że ktoś tu zwrócił uwagę faktycznie, że te wystawy wymagają wielkich powierzchni wystawowych. To są wystawy, no, gigantyczne. Tam, gdzie jest duża skala, zawsze ekologia może się czuć zagrożona. Pamiętajmy, że ekologia to jest raczej kwestia małej skali, natury, rzeczy, które no, nie zawsze można połączyć właśnie z szybkim zarabianiem pieniędzy, czyli z komercjalizacją jako takim dominującym trendem komercjalizacji. Bo oczywiście jest także komercjalizacja ta bardziej subtelna, może dla wyższej klasy średniej, która troszeczkę na czymś innym polega. I to miałem na myśli. I tutaj wracając jeszcze do podstawowej kwestii. No, my nie mamy pewności i rząd polski nie ma na pewno żadnej pewności, bo nawet przecież nie mamy tego studium wykonalności, jaki charakter będzie miało to przedsięwzięcie. Czy to będzie faktycznie expo ekologiczne, tak jakbyśmy sobie tutaj wymarzyli ci wszyscy z nas, którzy są wrażliwi na kwestie ekologiczne, czy to będzie wystawa ogrodnicza, czy tam będzie GMO, czy też, jak mówi pan profesor, otwarcie na jakieś rozwiązania, czy powiem technologie ekologiczne. Tym bardziej, że ekologie ekologiczne to też, jak państwo wiecie, no, często są bardzo dwuznaczne historie, prawda? Mówimy o odnawialnych źródłach energii, nie zwracając uwagi, gdzie te odnawialne źródła energii są produkowane, z jaką energochłonnością i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to nie są takie proste sprawy, że wystarczy wejść i ogłosić strajk klimatyczny i będzie dobrze i wszyscy się temu poddamy i miliony ludzi, prawda, staną się z dnia na dzień ekologami.
mówiąc dosłownie, trochę zjadłem na tym zęby i wiem, że to nie są takie proste rozwiązania. Ekologia bardzo dobrze wypada w polityce, a jeszcze lepiej w demagogii. Bądźmy mądrzy w takich sprawach. My nie mamy w tej chwili podstaw do podjęcia decyzji, ponieważ nie mamy danych. Tu cały czas mówimy, że nie mamy informacji. Nie mamy danych, które by nas przekonały do tego, że ten projekt niesie mniej ryzyk niż można zakładać. Jeżeli zostaniemy przekonani, że te ryzyka są minimalne, że ten projekt właśnie jest bardziej ekologiczny, jest ciekawym rozwiązaniem dla miasta nowatorskim, tak na pierwszy rzut oka, dlatego ja się sercem opowiadam oczywiście za tymi sieciami niebiesko-zielonymi, widzę, że także miasto też zauważyło, że trzeba iść w tym kierunku. Natomiast oczywiście dobrze, że te ogrodzenie miało być tylko tymczasowe. To oczywiście no widzimy na pierwszy rzut oka, że jest różnica pomiędzy tego rodzaju myśleniem o mieście ekologicznym i także widzimy, że to rozwiązanie, o którym mówi pan profesor i tu kolega społecznik, no daje coś dodanego dla miasta. Natomiast rozumiem, no, że jest myślenie takie jeszcze inne, że trzeba tę ekologię, jakkolwiek ona właśnie, no nie wiadomo jaka będzie, prowadzić do centrum, prawda? I to, o czym mówił pan prezydent, no jest inne myślenie. Natomiast no, mamy w tej chwili za mało danych, żeby jasno powiedzieć, i to jeszcze raz mówię, i w obszarze merytorycznym, jeżeli chodzi o finanse. Ja już skończyłem.